Serdecznie dziękuję z tego miejsca wszystkim mieszkańcom tego okręgu, okręgu numer 19, którzy brali udział w wyborach w ubiegłą niedzielę. Szczególnie również dziękuję tym, którzy głosowali na naszego kandydata, ale pamiętajmy Państwo, że nasz kandydat będzie reprezentował interesy wszystkich mieszkańców. Chciałem, korzystając z okazji, raz jeszcze Państwu podziękować, wszystkim tym, którzy oddali głos na mnie, jak i tym z Państwa, którzy na mnie nie głosowali. Ja dochowam swojej obietnicy i będę radnym wszystkich Państwa mieszkających w okręgu numer 19. Bardzo ucieszyła mnie też rozmowa w dniu dzisiejszym z panem burmistrzem Douglasem i znajomość tematu z mojej kampanii wyborczej, a dotyczącej rozbudowy ogródka Jordanowskiego, placu zabawy dla dzieci przy ulicy 28 lutego. Jestem przekonany, że wspólnymi siłami doprowadzimy do jego rozbudowy i to będzie pierwszy z wymiernych efektów mojej pracy w tym okręgu. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Korzystając jednakże z okazji, w związku z tym, że zbliżają się święta wielkanocne, Szanowni Państwo, Tomku, poproszę Cię o głos. Szanowni Państwo, w imieniu Ruchu Obywatelskiego Razem do Szczecinka życzę wszystkim mieszkańcom powiatu szczecineckiego spokojnych, wesołych świąt Wielkiej Nocy. Życzę Państwu, aby te święta przebiegły w rodzinnej i spokojnej atmosferze, aby zagościła w Państwa domach radość odnawiającego się życia.